Siema majstry, dzisiaj będziemy naprawiać tę oto maszynę. Jest to upierdalacz. Odkryjmy ją ładnie, pięknie, żeby była tu ładnie, elegancko. Wymienimy w niej pierścienie, bo się musimy je zrobić, bo tak dymi, że chyba wszystki olej co w silniku jest wydymiło, ponieważ chyba już nie dymi, bo nie ma oleju, nie wiem, ale to trzeba go zrobić, zmienimy te pierścienie, tam mały koszt, bo to 15 zł koszty pierścieni i wreszcie będzie można dziada wyregulować normalnie, bo teraz są te pierścienie zużyte, ciężko jest wyregulować gaźnik, mianowicie wiadomo, że tak bierze olej, że po prostu wydechem aż kapie, także trzeba będzie to ogarnąć. Także przygotujemy sobie maszynę do remonciku i będziemy sobie nagrywać i coś tutaj robić. Siala, siala. Panie, załóż pan rękawice. Ops. I hops. Nie mam zamiaru się chylać. Tu się w prawo skręci. Tu się podciągnie do góry. Tak, tu się weźmie strzelaczek. No. Bardzo dobry plan. Będzie bardzo dobra robota. Ewidentnie coś tu poszło nie tak. Tu już zdążyłem wyskrobać starą uszczelkę, nie wiem czego tak się działa, chyba była jakaś lipna. Co więcej, to widzicie tutaj, tłoczek jest dobrze przyjarany, nie? Ale to się nic nie dzieje, bo się jego trochę tu łop szlifuje, tak wygładzi, nowe pierścienie się założy. Silnik przemiele, będzie dobrze. Ewidentnie coś tu, jakiś chochlik się wkradł i takie spowodował te straty, bo tego nie było. Co do cylindra, jest lusterko. Tak też nie może być. Przechonujemy cylinderek i będzie lux. Będzie koszt naprawy 15 zł. Jedziemy z koksem. Missing someone is as normal. Missing someone and missing someone is as normal. Missing Także cylinderek jest już przechonowany. Także zaraz zakładamy, wyczyścimy to jeszcze. Tłoczek już trochę jeszcze zreanimowany z tej strony, z tej. Będzie chodził, przemiele silnik. Tu wyczyścimy,
wlek sobie nowa uszczelka pod cylinder, czyli tutaj, i pod głowicę chyba stara poleci. Dobra, także git.